początku to się w ogóle zaczęło od kolarstwa szosowego, bo powstał jakby, reaktywowany został klub u mnie w rodzinnym mieście Jelczu-Laskowicach i ze względów na to, że mój tato był kolarzem, no to się pewnego dnia przyszedł zapytać, czy nie chciałbym pójść w jego ślady, spróbować swoich sił w kolarstwie. No i tak się zaczęła ta cała przygoda właśnie. Początek był mega straszny, że tak powiem, no bo jak zobaczyłem te ściany pochyłe, no to ojej, że tak powiem. No ale po prostu, no gdzieś to spodobała mi się przede wszystkim ta prędkość, ta taka rywalizacja właśnie mocno szybkościowa i, no i tak do dnia dzisiejszego. Standardowo mamy 2 treningi dziennie, o 10:00 pierwszy i potem o 15:00 drugi trening. Średnio trwają one po 3, nawet do 4 godzin. Więc tej nieraz przerwy między pierwszym a drugim treningiem to jest godzinka, półtorej i koniec, więc szybki obiadek i tak naprawdę zaraz trzeba być gotowym na drugi trening. Ale zdarzają się też, że mamy jakby 3 treningi, bo taki poranny rozruch o 7:00 rano, żeby po prostu pół godziny pobudzić ciało, że tak powiem, i przygotować do tego wysiłku, który będzie na początku o 10:00, a potem o 15:00. Najcenniejszym jest brąz na Mistrzostwach Świata tutaj w Pruszkowie w 2019 roku, gdzie zdobyłem w sprincie, bo był to pierwszy medal w historii Polski w tej konkurencji. No i też pierwszy medal dla kolarza z cukrzycą, bo choruje na cukrzycę. I to też był pierwszy w historii na świecie medal kolarza z cukrzycą po prostu na takiej imprezie, więc to jest taki na pewno wielki krok milowy w mojej karierze i to tak no, najbardziej cenię w swoim dorobku. Dla mnie już codzienność i też sobie nie wyobrażam życia bez tej cukrzycy, no ale na pewno no, sprawia to taki delikatny problem ze względów na to, że no, jednak gdzie moi rywale najczęściej na zawodach jakby odpoczywają po jakimś tam starcie, gdzie mamy na przykład od jednego startu do drugiego mniej więcej 20 minut, no to oni się rozjeżdżają, piją te węglowodany, a pierwsze co, no to ja zjeżdżam do boksu, muszę sprawdzić swój poziom cukru. Jeżeli jest w porządku, no to o tyle dobrego, ale najczęściej jest on troszkę za wysoki, gdyż emocje to wszystko powodują, że ten poziom cukru rośnie, no to muszę podłączyć sobie pompę insulinową, dostrzyknąć insuliny, no to jednak parę minut schodzi, a gdy mamy tylko 20 minut, tak naprawdę, by się zregenerować do kolejnego tego biegu sprinterskiego na przykład, no to te parę minut jest na wagę złota, a ja jednak muszę troszkę poświęcić temu, tej cukrzycy też tego czasu, no ale na przestrzeni lat już się nauczyłem i nie sprawia mi to aż takiego wielkiego problemu, jak to było parę lat wstecz. Już teraz mogę powiedzieć, że doszedłem do tego prawie profesjonalizmu w tym. Motor nadał tą prędkość docelową, którą miałem uzyskać, a nawet i wyższą, gdyż sam mógłbym po prostu na tak wysoką prędkość nie wejść, bo to była prędkość, no często ona sięga ponad 80 na godzinę, więc no, dla nas to jest ogromny wysiłek, bo sam też jestem w stanie rozpędzić się do takiej prędkości, tylko to miało na zasadzie, by jechać z tą prędkością 80 na godzinę przez akurat teraz 500 metrów tak naprawdę. No i to chodzi o to, żeby wspiąć się na te wyżyny jakby. Ja, no, trzeba często zacisnąć zęby i, że tak powiem, ten motor blisko trzymać, żeby, my tak mówimy w kolarskim żargonie, nie strzelić z koła po prostu, by siedzieć za nim właśnie, bo też on jakby daje ten tunel aerodynamiczny, no i ciutkę łatwiej się jedzie za motorem, niż jakbym samemu miał jechać, no ale nie ukrywam, no jechać 80 na godzinę, no to jest mega wyzwanie nawet dla mnie, kolarza, który trenuje na co dzień i jest już jakby zawodowcem w tym. Dlaczego nie ma hamulców? Ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa, co może brzmieć troszkę głupio, ale tak, hamulców nie ma ze względów bezpieczeństwa, gdyż, no tak jak wcześniej wspomniałem, no często kolarze jeżdżą z prędkością 60 na godzinę, 70 na godzinę, no i mają podobne jakby obroty, że tak powiem, czyli te przełożenie. No i wyobraźmy sobie, że w sprincie, jeszcze tak jak w czym ja się specjalizuję, no to jestem ja na torze i mój przeciwnik. Ale jeżeli mówimy o średnim dystansie na przykład, no to znajduje się kolarzy jednocześnie na torze 24. No i jadą 70 na godzinę, zanim jedzie jakiś kolarz 70 na godzinę, prawda, zanim 2 cm zanim od koła jedzie kolejny, no i ten przed nim stwierdza nagle, przyhamuje sobie, no to ten momentalnie
wjeżdża w niego i efekt domina i wszyscy nagle 20 osób leży na torze i nie wiadomo co się dzieje, prawda? Na pewno celami są te igrzyska właśnie olimpijskie, które niestety zostały przełożone o rok. No, mam nadzieję i liczę bardzo na to, że już nic się nie wydarzy i te igrzyska w tym roku się odbędą bez żadnych przeszkód. Szkoda, że bez kibiców, bo jednak ci kibice robią tą taką aurę. To jest coś niesamowitego, startowanie przy kibicach. Z tego co wiem, mają być tylko i wyłącznie japońscy kibice, ale fajnie, że w ogóle ktoś się będzie znajdował na tych trybunach. Oni są głośni, tak. No ale na pewno to są właśnie te igrzyska olimpijskie celem. No, niejednokrotnie sobie pokazałem już i ludziom w Polsce i na świecie, że stać mnie na medale najważniejszych imprez, czy to Mistrzostw Świata, Pucharów Świata, czy Mistrzostw Europy. Więc no, nie ukrywam, że celuję i liczę bardzo na medal w Tokio i no, tego sobie życzę i w to celuję po prostu.